Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Pamiętacie ten moment z 2003 roku, kiedy to odpaliliście nową grę w Gothic 2 i zobaczyliście to piękne intro, które wprowadziło nas w dalszą historię? Pamiętacie? To źle pamiętacie, bo to nie jest intro z Gothica 2. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wstęp był nietypowy, ale dziś powiem wam, dlaczego intro z drugiej części nie jest tym, za co je uważamy, gdyż jest to intro z dodatku do pierwszej części gry. Pierwszą rzeczą, która to potwierdza, jest ukryty soundtrack z Gothica 1 o nazwie Zwycięstwo nad Śniącym. Posłuchajcie sami, zostawiamy was sam na sam z tym jakże już dobrze wam znanym soundtrackiem. Zdziwieni? Brzmi znajomo, prawda? Nawet bardzo, gdyż to podkład z intra w Gothicu 2. W intrze jest pokazane, jak piorun z bariery uderza w wieżę w starym obozie i kawałek odpada, a następnie zabija kopacza, prawdopodobnie Grima. Natomiast w Gothicu 2 ta wieża jest w doskonałym stanie, jednak jak pokazuje ten screen, tego samego kawałka nie ma, gdyż jest on na ziemi, co się zgadza. Później zaś jest pokazana wieża Xardasa, jednak owa wieża ma tekstury tej z górniczej doliny w pierwszej części. Ta w Kurinis wyglądała zupełnie inaczej, co jest kolejnym potwierdzeniem. Gdy pancerz bezimiennego się rozpada, widzimy inny strój niż ten z drugiej części. Otóż jest to strój z dodatku, a to zdjęcie z wystarczającym dowodem. Dodatkowo, po przetłumaczeniu, Xardas o tym screenie mówi do głównego bohatera. I to wszystko stało się przez upadek. Tak, dokładnie tak. Intro z kochanego oraz uwielbionego przez wszystkich Gothica 2 to tak naprawdę intro z pięknego, jednak niedokończonego dodatku do pierwszej części Gothica o nazwie Sequel. Twórcy nie mieli czasu na stworzenie nowego intra przez ciągłe pośpieszanie Joe. Jedynie odrobinę zmienili tekst, który mówi Xardas. Z filmu na film chyba coraz bardziej nienawidzicie Joe, prawda? My również. Co myślicie o tym intrze? Chcecie więcej materiału z dodatku, czy może usunięty content? Komentarze są wasze. To by było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić kciuczka w górę, zostawić komentarzyka oraz suba, by nie przegapić innych materiałów. My się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Czołem.